Go Tour Sino 2024, kiedy 4 lata temu po raz pierwszy pojawił się event typu Go Tour, to powiem wam szczerze, że byłem urzeczony tym rodzajem eventu. To uczucie, jakby się znowu miało te 8, 10, 12 lat i przechodziło daną grę Pokémon, jak na przykład Red i Green, tak jak było w Pokémon Go Tour Kanto, Gold i Silver, Go Tour Johto, Ruby i Sapphire, Go Tour Hoenn, czy teraz w nadchodzącym evencie Diamond lub Pearl w Go Tour Sino. Znamy szczegóły tego eventu, zapraszam do oglądania. Na początek data i czas. Słuchajcie, Go Tour to jest event dwudniowy, tym razem odbędzie się on 24 i 25 lutego 2024 roku od godziny 10 do 18 w każdy z tych dni. I nie pomylcie się, bo tydzień wcześniej będzie się odbywał Go Tour Sino, ale lokalny w Los Angeles, więc ci, którzy będą wtedy w LA i kupią bilet do LA, będą mieli to samo co inni, tylko o tydzień szybciej. Podczas tego eventu mamy takie bonusy jak połowa dystansu do wyklucia jajek, do 6 special trade'ów dziennie, połowa kosztu stardustów na trade'y, większość feature'ów w tym evencie będzie darmowa dla graczy free to play, ale będzie można również zapłacić dodatkowo za Masterwork Research. W tym Masterwork Researchu będziemy musieli zmierzyć się z wieloma trudnymi wyzwaniami i podejrzewam, że to nie będzie coś, co będzie można skończyć w parę dni albo w tydzień, tylko zapewne będzie wymagać troszkę więcej wysiłku. Ale nagroda również jest wyjątkowa i myślę, że tego warta, bo będzie nią spotkanie po raz pierwszy ever z Shiny Shaymin'em. No cóż, nowy wpisik do Shiny Pokédexu brzmi dosyć ciekawie. W tym roku będzie również pewien ciekawy plot twist, mianowicie zespół R poprosi nas, graczy, o pomoc. To może być dosyć ciekawe, jestem ciekaw, jakie będą poszczególne etapy i jakby wyjaśnienie fabularne tego wszystkiego. Ale w sumie nie mogłem się doczekać, żeby tak troszkę bliżej poznać fabularnie te postaci z zespołu R, które są tylko w Pokémon GO, Arlosiera, no i oczywiście Cliff. Będzie można, a nawet będzie trzeba wybrać swoją wersję. I nawiązuje to oczywiście do gier Pokémon Diamant i Perła, które wyszły na konsole Nintendo DS lat temu, jakbym miał strzelać, to tak z 14. Oczywiście ten wybór będzie wiązał się na przykład z innymi spełniającymi się poczkami zapewne, ale więcej szczegółów na temat eventu jeszcze będziemy dostawać w miarę, jak będziemy bliżej tego eventu. Na ten moment wiemy na pewno, że na rajdach pięciogwiazdkowych będą w te dni pojawiać się Dialga i Palkia. Ja osobiście liczyłem może, że pojawi się wtedy Origin Dialga i Origin Palkia, chociaż te Pokémony bardziej nawiązują do gry Pokémon Legends Arceus niż do gier Pokémon Diamant i Perła, więc jest to dosyć zrozumiałe, ale sam fakt bycia tych Pokémonów w grze i sam fakt, że jest to Go Tour Sino i zazwyczaj jak jest Go Tour na daną generację, to wtedy możemy zdobyć wszystkie Pokémony z danej generacji już w grze i można mieć każdego z nich w Pokédexie, ale jeszcze brakuje nam jednego bardzo ważnego Pokémona w grze z czwartej generacji. Czy wiecie jakiego? No oczywiście Boga wszystkich Pokémonów, Arceusa. Postać Arceusa jest bardzo silnie powiązana z postacią Dialgi i Palki, więc obecność tych dwóch Pokémonów, to, że one sygnują jakby ten event, to wszystko wskazuje mi z dużym prawdopodobieństwem, że na tym evencie będzie można zdobyć w ten czy inny sposób Pokémonowego Boga Arceusa. Czy ma to związek jakiś z tym zespołem R, któremu będziemy pomagać, o czym chwilę temu mówiłem? Nie wiem. Powoli może jak będą się pojawiać kolejne elementy tej układanki, to dojdziemy do tego. A jak nie, to się okaże samego 24-25 lutego. O co chodzi z tym Arceusem i o co chodzi z tym zespołem R? Na trzygwiazdkowych rajdach uświadczymy ostatnie formy starterów z czwartej generacji: Torterra, Infernape, Empoleon, a na rajdach jednogwiazdkowych pierwsze formy starterów, czyli Turtwig, Chimchar, Pipla. Jeśli chodzi o spotkania na dziko, to będziemy mieli kilka różnych habitatów i zazwyczaj na takich eventach było tak, że co godzinę zmieniał się habitat. Zapewne tak będzie również i tym razem. Habitat Bustling Boardwalk. Pikachu noszący czapkę Lucasa i Pikachu noszący czapkę Dawn. Lucas i Dawn to były główne postacie w Pokémon Diamant i Perła. Magnemite, Porygon, Ralts, Piplup, Starly, Bidoof, Bermie, Buizel, Shellos. Obie formy. Zazwyczaj u nas tej zachodniej nie ma, więc ciekawie. Drifloon, Glemiał, Finion. Te Pokémony, które są oznaczone tutaj gwiazdkami, to są Shiny potencjalne. Te infografiki za uprzejmością Pokémon Go Hub. Habitat Ancient Grove. Tangela, Eevee, Misdreavus, Nosepass, Roselia, Turtwig, Cricketot, Burmie, Combi, Cherubi, Bronzor. Habitat Toxic Digs. Te dwa Pikachu, co wcześniej. Burmie, Apom, Yanma, Gligar, Duskull, Shinx, Kranidos, Stanky, Gibble, Hippopotas, Skorupi, Krogunk. No i habitat Geothermal Lagoon. A w nim Lickitung, Rhyhorn, Magmar, Eevee, Togetic, Murkrow, Swinub, Snorunt, Chimchar, Baniri i Snowfare. Z Incensa wiemy już na pewno, że spotkamy w te dni takie Pokémony jak Unowny, potencjalnie Shiny i układające się w napis Sino, czyli to będzie Sy, Iny, Ochy. W jajkach
Dwójeczka będzie Badiu, Chingling, Bonsly, Mime Junior, Happiny, Munchlax, Riolu, Mantyke. Fajna szansa na dużo tych baby Pokémonów, które na co dzień ciężko zdobyć shiny. Mam nadzieję, że będzie trochę zwiększony rejcik na te shiny w jajkach. Ale pewnie nie będzie, pewnie będzie 1 do 64. Ale mimo wszystko, no te Pokémony nie są takie łatwe do zdobycia shiny. Więc jak ktoś potrzebuje dalej, to będzie okazja na tym evencie popolować. W piąteczkach Stanki, Gibbo, w dziesiątkach Pachirisu, regionalny Pokémon. Pachirisu, Chatot, regionalny Pokémon. Carnivine, regionalny Pokémon i wszystkie z nich po raz pierwszy ever w Pokémon Go będą do zdobycia w wariancie shiny. Ja po te Pokémony latałem, pamiętam parę lat temu po Pachirisu byłem w Kanadzie, po Chatota w Peru, po Carnivine'a na Florydzie, ale nie mam żadnego shiny, bo te shiny jeszcze nie ma ich w grze, dopiero się pojawią na tym evencie, więc i tak będę musiał młócić i młócić te jajka i to jest powtórka z rozrywki z zeszłego roku, znaczy właściwie jeszcze aktualnie z tego, jak wypuszczam ten film, bo na Go Tour Hoenn też było tak, że były shiny regionalki w jajkach i tylko dziesiątkach, a mi przez cały dzień leciały piątki, a tu dwójki i tak starałem się wykluwać, ale nie wyklułem żadnej shiny regionalki, więc nie nastawiajcie się, że wyklujecie jakąkolwiek z nich, chociaż oczywiście wam tego życzę i trzeba naprawdę mega dużo się nachodzić, cały czas trzepać te jajka, żeby mieć sensowną szansę na zdobycie tych shiny. Niby to jest fajnie, że w ogóle Niantic nam daje szansę na zdobycie tych regionalnych Pokémonów do Pokédexu, a dodatkowo jeszcze do shiny Pokédexu, więc i tak jest to dobrze, i tak jest to spoko. Łatwo nie będzie, ale nikt nie mówił, że łatwo ma być. Więc jeśli chodzi o listę nowych shiny Pokémonów na ten moment, to jest na niej Pachirisu, Chatot, Carnivine, Stanki i Chingling, czyli generalnie taki evencik a la bejcik na klucie jajek. Przygotujcie jakieś super inkubatory. Ja chyba sobie, no nie odpuszczę, no będę trzaskał te jajka jak tylko mi się uda, bo jednak to będzie dla mnie chyba najważniejsze w tym evencie. Chciałbym każdego z tych szajniaczków do Dexu, bo wiem, że następna okazja, żeby pojechać gdzieś do Kanady, do południowej Ameryki, czy na Florydę, no kiedy będę miał taką okazję jeszcze w życiu. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze raz w każdym z tych miejsc będę, ale nie wiem tego, nie? Nie wiem tego, życie jest krótkie, fajnie by było te szajniaczki zdobyć teraz, kiedy jest okazja. Myślę, że to będzie powtórka w dużej mierze z zeszłego roku, w zeszłym roku, w tym roku, w 23, było tak, że dużo się rajdowało na przykład na Primale. Nie wiem, czy samo rajdowanie na Dialgę i Palkię będzie aż taką zachętą, żeby skupić się na rajdowaniu na tym evencie, ale może to dobrze. Ja chyba mam taki plan, patrząc wstępnie na szczegóły tego eventu, żeby jednak skupić się na wykluwaniu jajek. Ja ostatnio kupiłem parę takich skrzynek, gdzie były po 3000, po 5000, przepraszam, Pokecoinów i tam było po 30 inkubatorów, 30 super inkubatorów między innymi, więc generalnie jestem przygotowany. Podobno jeszcze niektórym się wyświetlała taka paczka, gdzie było 7000 Pokecoinów i wtedy się dostało po 50 super inkubatorów i zwykłych inkubatorów. Lepsza opcja moim zdaniem, ale zwłaszcza jak ktoś ma rodzinę w Turcji, to tak naprawdę to nie wychodzą jakieś grube pieniądze, ale no właśnie, mi się to nie wyświetliło. No bo generalnie z tymi paczkami jest tak, że nie każdemu się każda wyświetli. Obejrzyjcie inny film na moim kanale, zwłaszcza te z kart Pokémon. Bo się starałem, kurczę, czy nie skupić właśnie bardziej kanału na kartach Pokémon. Czy Pokémon Go umiera? Napiszcie mi w komentarzu. Waszym zdaniem, ale tak szczerze. Tak naprawdę, naprawdę szczerze.